Siema kolega, spróbuj się nie bać, lajka pod filmem zajebać, się nie bać się nie dać, patrzeć jak w filmie jest chemia, między mną a tym do jedzenia. Dobra, ostatnio zrobiłem takie nawiązanie do pewnego utworu na wstępie też i kilka osób zgadło jakby nawiązanie do jakiegoś zespołu artystycznego, artystyczno-rapowego to było. To robię i dzisiaj, może ktoś zgadnie, a jak nie to i tak się nic nie stanie, takie jakieś głupie mam pomysły teraz na te rozpoczęcia filmików, ale starczy już tych rapów, he. Dziś także zastosuję się do starszej techniki, czyli zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to niech zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce i nie tylko. Dziś jesteśmy w lokalu Food Truck Local w Wołominie, który na Google Maps ma średnią 4,6, na co składają się 352 opinie. Powiem szczerze, że wizyta tam jest dziełem przypadku, gdyż chciałem sobie nagrać hot doga, jak kiedyś w budce przy stacji Wołomin Słoneczna, w kebabie, który już recenzowałem, natomiast akurat tego dnia, od tego dnia trwał urlop i kebab u Jamara, bo tak się nazywa ten lokal, był zamknięty. Gdzieś z tyłu głowy mam, że prowadzę także serię odpowiedzialną za recenzowanie kurczaków a la KFC, coś jak z KFC, gdzie staram się znaleźć coś podobnego, ale lepszego niż w wielkiej korporacji. Ja zamówiłem sobie takie pudełeczko, box, gdzie znajdowały się 4 stripsy i frytki, do tego 2 sosy, w zasadzie ketchup i sos barbecue, a Marek poszedł, czyli mój towarzysz podróży, jak wcześniej w klasycznego burgera i obydwoje zapłaciliśmy po 18 zł. Strips box muszę powiedzieć, że całkiem udany, wcześniej tego samego dnia jadłem tam, jadłem też frytasy z innej restauracji i tamte przychodziły starym olejem, tutaj tego problemu nie było, chrupiące z zewnątrz, mięciutkie w środku, frytasy w stylu stekowym, tak to się mówi teraz? Chyba tak, w stylu stekowym. Bardzo smaczne i w porównaniu do wcześniejszych ze 2 razy lepsze, więc za frytasy mocna ocena 8, tam było 4, czyli 2 razy więcej, 2 razy lepsze, czyli 8. No, prosta logika. Ogólnie na zamówienie czeka się nieco dłużej niż w KFC, ale nie ma co się dziwić, bo tam wydawane są tylko kurczaki i kanapki budowane na kurczakach. Tutaj ktoś musiał je przyrządzić, nie mówię tutaj, że od A do Z, a że tam na przykład maczał sobie przed podaniem mito w panierce, bo to pewnie jakiś tam produkt przygotowany wcześniej, natomiast smakowało to akceptowalnie i porównywalnie do tych z korpo. Zanim przystąpiłem do jedzenia, to trzeba było trochę poczekać, bo czuć było, że świeżo co smażone, bardzo gorące, nie przeleżałe, więc tutaj także mała przewaga, bo przeleżałe w tym większym lokalu czasem potrafią się trafić. Natomiast ja też muszę zrobić aktualizację samego KFC, bo nie dość, że dawno tam nie jadłem, to może byłem w średnim lokalu franczyzowym czy franczyźnianym, nie wiem jak to się mówi poprawnie, możecie mnie poprawić. No i na przykład w innym miejscu smakowałoby to lepiej. Panierka chrupiąca w stylu klasycznym, przygotowana jak trzeba, środek soczysty, choć trafił się taki jeden kawałeczek, gdzie było tej panierki zdecydowanie więcej, zdecydowanie za dużo, bo więcej panierki niż tego samego mięsa, ale tak to myślę, że w ogólnym rozrachunku solidne 6 można dać za tego kurczaka. Powiedziałbym, że podane to jak w KFC, gdzie dałem trochę niższą ocenę, ale z racji, że tych lokali jest masa, to jeden drugiemu nierówny. Tam oczywiście chodzi o KFC. I tak jak mówiłem, aktualizacja będzie potrzebna. Swoją drogą możecie polecić w komentarzu najlepszy według was lokal wielkiej korporacji w Warszawie, bo tam się będę stołował następnym razem. Kończywszy na sosach, to ketchup do frytek i jak i do kurczaka elegancki. Nie wiem, czy to co to za marka, ale myślę, że taki nie był on rozwodniony jak te najtańsze keczupy, więc myślę, że coś typu Heinz albo Pudliszki w ten deseń. Sos barbecue bardzo mi posmakował, chociaż ja zupełnie nie jestem fanem tego rodzaju sosów, bo w większości przypadków, gdzie zamawiałem sobie taki sos, czyli sos barbecue, to trafiał się taki dymny, wiecie, taki z przepalonym posmakiem. Ten był bardziej słodki i to mi pasowało. Kończąc moją recenzję, gdzie w ogólnym rozrachunku, powtarzam się, bo wcześniej już to powiedziałem, ale tak mi wpadło do głowy, dam ocenę 7 i pragnę napomknąć, że lokal ma klimat pubowy, bardzo kibicowski. Widać, że właściciel celuje w klientelę kibicującą lokalnemu klubowi, czyli Legii Warszawa, i myślę, że takie miejsce na meczyk, gdzie jest dość ciemno, podczas samego oglądania widowiska na murawie, lokal sprawiłby miłe wrażenie dla oka. Tutaj też sprawił miłe wrażenie dla oka,
ucha, tylko jeśli chodzi o mnie, to trochę ciemno, żeby nagrać to porządnie, a na zewnątrz stoliki były zarezerwowane, czyli już ktoś tam siedział. To daje pewien obraz, bo nawet w środku cały czas ktoś wchodził i wychodził, że tam, że jest to miejsce popularne, no i to będzie na tyle. Cześć, ziomki, i do usłyszenia w niedzielę, bo w sobotę będę się wybierał na nagrywki, także raz na tydzień, teraz w sobotę będę sobie gdzieś jeździł, nagrywał 2 filmy, może nawet w porywach 3, żeby resztę tygodnia sobie spalać te kalorie i żeby to nie tak jak wcześniej, że była długa przerwa, a teraz chcę wrzucać dość regularnie. Cześć!